Jeden turniej gwinta wygrany, teraz czas na turniej w Boklę. Jest to zadanie, które ja właściwie sobie zostawiam na sam koniec, przed kontynuacją głównego wątku. Geralt ma na plecach pierwszy, lepszy, tańszy srebrny miecz, ponieważ to będzie jedna. Będzie on stawką w jednej z rozgrywek. Witam na turnieju. Czy mogę rzucić okiem na pańską talię? Proszę. Imponująca kolekcja. Hrabia Monier czeka w środku. Zapraszam. Dzięki. Witaj, miło cię znów widzieć. Jak znajdujesz frakcję Skellige? Przypadła ci do gustu? Bardzo dobra frakcja. Zagram nią z przyjemnością. Miło mi to słyszeć. No dobra. Może opowiesz mi wcześniej o zasadach? Najpierw przedstawię uczestników. Są nimi znakomici gracze z całego świata. Hamal Ogn Dangbal, kupiec ofirski. Eryk van Wrok, patrycjusz z Nowigradu oraz przedstawiciel Skellige. Nie jestem przedstawicielem, tylko przedstawicielką. Nie widać? Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Oto Agneta Skold i jej wyspiarski temperament, który mój brat porównałby do gejzera. Zasady są proste. Każdy z graczy ma przypisaną frakcję, której nie zmienia aż do końca. Przegrany zawsze odpada z gry. Najlepszy z zawodników spotka się w półfinale ze zwycięzcą poprzedniej edycji turnieju. Jego ekscelencją, ambasadorem cesarstwa Nilfgaardu, panem von Hinnem. A na zwycięzcę tej rozgrywki w finale będę czekał ja, we własnej osobie. Ręce precz od gwinta! Żadnych nowych frakcji! Przed budynkiem zebrało się całkiem sporo niezadowolonych. Ręce precz od gwinta! Nie chcemy nowej frakcji! Monier, ty pludraku! Wara od tradycyjnych wartości! Nie wszystkim podobają się moje zmiany. Tradycjonaliści mają do mnie żal za moje próby włączenia Skellige do kanonu, ale nie zaprzątajmy sobie nimi głowy. Można wiedzieć, kto będzie grał jaką frakcją? Nie jest to żadną tajemnicą. Eryk van Wrok zagra Królestwami Północy. Jego ekscelencja, w patriotycznym geście, zdecydował się na Nilfgaard. Hamal Ogn Dangbal zagra frakcją potworów, a Agneta Skold wybrała Skojatel. Ja oczywiście czekam na finalistę z talią Skellige. Jestem zdecydowany dowieść jej wartości. Jeśli nikt nie ma nic przeciwko, możemy zaczynać. Zapraszam na taras. Niebawem Herold ogłosi rozpoczęcie turnieju. Zaczynamy turniej. W pierwszej rundzie Agneta Skold zagra przeciw Erikowi van Wrogowi, a Geralt z Rivii przeciw Hamalowi Ogn Dangbalowi. Chodźmy do stolika. Życzysz sobie podbić stawkę? Co masz na myśli? Jestem kolekcjonerem broni i interesuje mnie twój srebrny miecz. Jeżeli wygram, wezmę go, a jeśli przegram, dam ci swój. Równie cenny. Niech i tak będzie. Zaczynajmy. Ten miecz, który można wygrać, jest bardzo dobry, więc się zgodziłam, tylko mówię, wzięłam pierwszy, lepszy, tańszy, srebrny miecz. No i tu się przy rozgrywkach posługiwałam dosyć mocno podpowiedziami, to nie wiem z czego to było, chyba miasto gier. Niestety abonament, tak, darmowy dostęp pozwalał na przeczytanie tylko połowy artykułu. Pierwsze dwie rozgrywki. No i oczywiście walczymy tylko i wyłącznie talią Skellige.
Jak zwykle przy wyborze kart szukam takich, które mi dadzą po prostu jak najwięcej innych efektów. Tak, tu mamy tak, uścisk woni. Weselmer nic mi nie daje, jest pada Kambi i w sumie dobrze, bo ma podobne właściwości jak krowa. Czyli po zrzuceniu tej karty stali wychodzi inna karta. Bardzo fajne zresztą. No to zaczynamy. Zaczynam od bohatera. Ja zacznę od karty zerowej. W poprzednim graniu nie wiedziałam kompletnie na czym te karty polegają, jak one działają. Później się szybko nauczyłam. Niestety on ma szpiega. Lubię te karty, które przywołują inne. Trochę mnie dziad przeblokował tym efektem pogodowym, więc ja tu szukałam, jakie są generalnie opcje u niego i u siebie. Nie pamiętam, co podpowiedzi sugerowały, ale Natalia Potworów ma to do siebie, że no, ma dużo takich właśnie kart przywołujących inne. Czyni ją talią bardzo silną. Po 6 kart zostało. Wzmocnimy się bohaterem. Ta talia niestety nie ma czegoś takiego, że... A, w sumie jest podobne jak tak, talia Królestw Północy, która przywołuje jedną kartę po wygranej turze. Mamy przywołanie dwóch kart na początku trzeciej rundy. Dlatego trochę się nie przejmuję zużywaniem moich kart i to, że tym, że on wygrywa teraz bardzo mocno. Trochę go musiałam, z tego co pamiętam, go chciałam wyprztykać z kart. Broni się bardzo. Pas, wygrana partia. Tura, przepraszam. Czyli on ma jedną kartę. Ja zresztą też. Ale właśnie zadziałał Kambi. Więc ja mam 11 na wstępie. Tak, wygrałam. I powiem szczerze, to była chyba jedyna partia, którą wygrałam bez większego problemu. Dziękuję za grę. A ja gratuluję wygranej. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby grać z tobą o ten miecz. Widać, Bóg przestał nade mną czuwać. Proszę, niech ci dobrze służy. Nie przegrałbym z tobą, gdybyś grała uczciwie. Tam, skąd pochodzę, nie puszcza się władzem takich obelg. Jeszcze raz zarzucisz mi oszustwo, to urżnę ci język. Dosyć tego! Ręce przy sobie! Pamiętajcie państwo, gwint to sport dżentelmenów. Od uczestników turnieju wymagamy nienagannych manier i nie tolerujemy awantur. Dlatego z przykrością zawiadamiam, iż decyzją hrabiego Moniera zawodnicy z Nowigradu i ze Skellige zostają zdyskwalifikowani. Po pierwsze, nie jestem zawodnikiem, tylko zawodniczką.
A po drugie, nie obchodzi mnie turniej, w którym byle przybłęda może mi zarzucić oszustwo. Nie pozostaje mi nic innego, jak zawiadomić państwa, iż po pierwszej rundzie Agneta Skold i Erik van Vrock zostali zdyskwalifikowani, a Geralt z Rivii pokonał Hamala Ogn Dangbala z Ofiru. W półfinale Geralt zmierzy się z obrońcą tytułu, jego ekscelencją von Hinnem. Jestem zaszczycony. I tu się dało zauważyć małą sztuczkę montażową, mianowicie ta rozgrywka to jest chyba moje piąte czy szóste podejście do walki z Talią Nilfgaardu. Jak grałam w ten turniej, to jak zaczęłam nagrywać filmik i skończyłam go w momencie skończenia całego turnieju, musiałam sobie w międzyczasie zrobić przerwę, więc generalnie sam, że tak powiem, wstępny plik, wstępny film miał prawie 2 godziny. No, sporo nerwów mnie kosztowała ta rozgrywka. Z tego co pamiętam, zresztą zaraz zobaczymy, to nie wszystkie moje zagrania też były do końca udane. No, Talia Nilfgaardu, też potężna talia. Mamy 2 karty zerowe, to nam się przyda później. Tego pana raz nieodpowiednio użyłam, wydaje mi się. Nie wiem, czy w tej rozgrywce, czy w innej, ale gdzieś to na pewno było. Vesemira wyrzucamy. No to działamy. Karty zerowe idą na początek, żeby on się wyprztykał. Z tego co pamiętam w podpowiedziach kazał wygrać tą pierwszą rozgrywkę, drugą poddać po zastosowaniu swoich najmocniejszych kart. Gramy zachowawczo, widzę. Mam właściwie 2 karty pożogi. I tak nie mam żadnych berserkerów, więc... Co to jest? Muszowór, tak? Mógł sobie pójść na pierwszy rzut. No, pan poddał. My też poddajemy, a co? No i mamy pamiątkę po krowie. Siły zbrojne, tak? W Białym Sadzie jest tak, że jeżeli będziemy regularnie mordować krowy tamtejsze, żeby zbierać z nich skóry, to w końcu się pojawia czart, bardzo trudny czart. Właśnie jako krowie siły zbrojne będzie. O, no właśnie, i to... A nie, jeszcze nie. Mówię, przed tą rozgrywką to już musiałam sobie chyba przerwy robić. Bo już mi się ręce trzęsły, mówię, strasznie to ciężko było wygrać tą partię. Zastosować pożogę, czy nie zastosować pożogi? I to był mój błąd, bo tu się właśnie wykończyłam. Tadam! I zostały mi w sumie dosyć słabe karty. Ale mamy bohatera po kambi. I mamy 2 nowe te. No, ta krowa to mi oczywiście nic nie daje. Cienie Odima. On ma 6 kart, ja mam 2. W tym jednego szpiega.
losujemy. To wywala wszystkie karty odrzucone, także nie może ich przywołać z powrotem. Co to? Chyba szpieg pójdzie, nie pamiętam. No, wygram tą partię w końcu, nie? Coś. Zachowawczo podchodzi. I czym mnie jeszcze zaskoczy? Zawsze może mnie czymś zaskoczyć. Niczym nas nie zaskoczy. To było chyba piąte czy szóste podejście. Wasza Ekscelencjo, gra z panem. To była dla mnie przyjemność. Przyjemność odwzajemniona. Gratuluję, Wiedźminie. Dosyć profanowania gwinta! Precz z nowymi frakcjami! Precz z nowymi frakcjami! Zdaje się, że mamy kłopoty. Wymacha stąd, ale już! Dupy w troki i hajda na Skellige wpierdalać zupę z foki! Proszę o zachowanie spokoju i poskromienie języka. Pies ci mordę lizał, Monier! Ręce precz od gwinta! Może zamiast drzeć gęby i wygrażać, powiecie, o co wam chodzi? Mówiliśmy już i to nie jeden raz, ale nikt nas nie słuchał! Ja wysłucham. Gwint to stara gra. Jej zasady zostały stworzone przed wiekami. Właśnie. Powstały wedle porządku natury. Frakcje powinny być cztery. To jest optymalna liczba. Nie zgadzamy się na wprowadzanie nowych frakcji. Absolutnie. To opluwanie tradycji. Ręce precz od gwinta. Dosyć tego. Nie przyszliśmy gawędzić, tylko spuścić w pierdol w obronie tradycyjnych wartości. Dalej, chłopcy! Jednemu tak, że do końca życia będzie on zasrany! Ochłonęliście trochę. Kurwa... Widzę potrójnie? A może nawet poczwórnie? Dosyć tego! Wzywam gwardzistów. Spokojnie, hrabio. Nieważne jak długo będziecie protestować i ile awantur wywołacie, i tak nie zatrzymacie zmian. Jeśli nie podobają wam się nowe zasady, to grajcie po swojemu. Ale nie zabraniajcie bawić się innym tak jak lubią. Weź nie pierdol! Jak powiada mój przyjaciel Zoltan Chivay, jeśli jedna osoba mówi, że pierdolisz, to może się mylić. Ale jeśli kilka osób mówi, że pierdolisz, to znaczy, że pierdolisz. To co? Ktoś jeszcze uważa, że nie mam racji? Zoltan Chivay? Co u niego słychać? Kopę lat go nie widział. Zoltan ma się dobrze. Uwaga wszyscy! Zmiana planów wycieczki! Idziemy teraz na wódkę ze znajomym Zoltana! Panie i panowie, zaczekajcie. Przecież przed nami runda finałowa. Jaka kurwa finałowa? Ja, jak i Rafi Berg, niniejszym zgłaszam akces do turnieju i domagam się gry ze zwycięstwem. Raz na zawsze rozstrzygniemy, czy Skellige jest coś warte. Zgoda, ale proszę o cierpliwość. Najpierw rozegramy finał wstępny. W finale wstępnym zagrają hrabia Monier, reprezentujący frakcję Skellige, przeciwko Geraltowi z Rivii, również stali o Skellige. Spełnia się marzenie mojego brata.
Skellige w finale i to u obu graczy. Życzę powodzenia. Z tym panem też niestety musiałam walczyć kilka razy. Z tego co wiem, w ogóle ten hrabia Monnier, jego nazwisko i też wygląd tej postaci jest oparte chyba właśnie na... chyba na którejś właśnie z pracowników CD Projektu, którzy się właśnie głównie zajmowali Gwintem. Nie wiem ile razy z nim walczyłam, na pewno dwa albo trzy razy. No, bardzo mnie cieszyło to, że punkty kontrolne są w bardzo, że tak powiem, wygodnych miejscach. Akurat przed każdą rozgrywką, no tylko trzeba było dosyć czasami, no... Tutaj na przykład był punkt kontrolny na początku tej walki na pięści. Więc czasami trzeba było przeskoczyć sporo dialogów, żeby się no, dostać do momentu właśnie, kiedy się zaczynała rozgrywka. Kambi. Lubimy Kambi, bo ona się przemienia, czy on, nie wiem co to jest, przemienia się w kartę bohaterską, nie tak jak karta krowy. Te krowie siły zbrojne to łatwo pożogą wywalić, a tu właśnie zostaje karta o wartości 11. Generalnie, jak już gram w Gwinta poza tym turniejem, no to korzystam raczej z karty Królestw Północy. Jakoś najbardziej jestem do niej przyzwyczajona. Chociaż zdarzyło mi się testować też inne. Pożoga. Uwielbiam pożogę. No i tą rozgrywkę musiałam już przejść samodzielnie. No, to przytyka się z tej pożogi. Teraz ja się wyprztykam z kart. Z Szalimardrem będę miał problem. Jan się na coś przyda. Teraz wszystkie karty bliskiego zasięgu i nie wiadomo co zrobić. Zagrać tak samo jak on. Czy pozwolić mu wyprztykać się z kart? To była chyba trzecia czy czwarta rozgrywka tutaj. Tego nie mogę zagrać, bo zniszczę swoje dwie silne karty. Kambi zadziałał. Przetasować talię. Tylko mi to było też potrzebne.
Gratuluję. Wygrał lepszy, na dodatek grając najlepszą frakcję. Dziękuję za grę. Chuja tam, wygrał Skellige. Ale spokojnie. Turniej się jeszcze nie skończył. Teraz moja kolej. Tak jak się umawialiśmy, niech nasz spór rozstrzygnie się tu i teraz. Przed nami ostateczne rozstrzygnięcie. Geralt z Rivii, grający frakcją Skellige, zmierzy się z jakim Rafibergiem, grającym... frakcją Skojatel. A zatem niech wygra lepszy. Szpiegów raczej nie miał w talii, więc manekiny nie są potrzebne. Pożogi nie robimy. Wywalamy słabsze karty. Mardremu i tak nie mam, więc mi się niedźwiedź do niczego nie przyda. Wspaniały cień od Ima. Bardzo się cieszę, że to są karty neutralne. Do każdej talii można je dołączyć. Bilet Repenmert. Porch trzy kawki. Swoją drogą, przebywanie w internecie, bardzo specyficzne środowiska, które nauczyło mnie dostrzegać pewne rzeczy, typu ta scenka właśnie, jak Geralt spotyka Porcha i panowie się zamawiają dużą balię na cztery osoby. Moje niewinne serduszko twierdziło, że to jest tak, że każdy z panów wybrał sobie zalikankę, ale... tak, jest teoria fanowska, że to nie były 2x2, tylko, że tak powiem, czworokąt. I co się zobaczy, to się już nie odzobaczy. Próbuję go znowu skarbs wyprztykać. I to w tej talii jest fajne właśnie, że w tej trzeciej rundzie wychodzą dwie karty. Pan spasował. To my też pasujemy. Tasujemy wszystkie karty. On chyba zużywa swoje, żeby sprawdzić, co się stanie. I co teraz? Człowiek sobie zadaje pytanie, ile tej pożogi on ma? Lubię karty, talie kart północy, ale ta też ma fajne efekty. No i ten nie ma już czego przywołać. Taka troszeczkę miażdżąca przewaga w tej chwili. Medyków sobie zostawił na koniec, a niestety... i wygrana. Dzięki za grę. Siakrem. Najbardziej mnie boli to, że wygrało pierdolone Skellige. Ale mówi się tu. Gratuluję.
Chodźcie, chłopcy! Idziemy się najebać! Wykluczone. To ja zapraszam wszystkich. Premiera nowej frakcji to powód do hucznego świętowania. A jeżeli ktoś ma ochotę na towarzyskie partyjki Gwinta, to nie widzę przeszkód. Dziękuję za wszystko, Wiedźminie. Nie ma za co. Dobrze się bawiłem. Okazałeś się prawdziwym mistrzem Gwinta. Oto nagroda główna. Zasłużyłeś na nią. Można sobie postawić trzecią statuetkę na półeczce. No, trochę nerwów mnie to kosztowało, ale cieszę się, że udało się wszystko zrobić. Wielkie dzięki, hrabio. Jeszcze raz dziękuję, że zechciałeś wziąć udział w tym turnieju. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Kto wie. Bywaj.